nam zerwać z mistycznym jarzmem i stojąc na nogach stworzyć cywilizację bogów. Zostało nam zerwać z mistycznym jarzmem i stojąc na nogach stworzyć cywilizację bogów. Okej, kolego, czy jesteś świadomy, co zrobiłeś? Oczywiście, że jestem. Zabiłem wyznawcę diabła. A czy wiesz, że organizacja, do której należysz, wyznaje Shiwę? Oczywiście, że wiem. Wyznajemy mistykę, nie tolerujemy globalizacji i rozwoju artificial intelligence. No to trafiamy na problem. Zabijając mistrza, wywołujecie ciąg, nad którym nie możecie mieć kontroli. No nie, doktorze. Nie rozumiemy się. My wszystko kontrolujemy. Jesteśmy bogami. Powinniście zobaczyć i posłuchać te nagranie przesłuchania. Moim zdaniem natychmiast trzeba aresztować tego człowieka. Jest niebezpieczny. Przymierze z Deinkami ma nam zapewnić dobry PR dla naszego królestwa. Bóg Shiwy oczekuje, iż poślubisz na czarnej mszy Jadwigę. Mam szczegółowy plan tego ślubu, włożę ją w ofierze na ołtarzu i oddam cześć bogowi Shiwy. Poznajcie dziewczynę z Daily Planet. Jadwiga modliła się od dzieciństwa, aby spotkać kogoś wyjątkowego, kto zmieni jej życie. Jej ojciec był bardzo bogaty i ją kochał, lecz ona chciała czegoś, co zmieni jej życie. Jadwiga w czasie pracy nad swoją pracą doktorską usłyszała pukanie do drzwi. Jutro spotkamy się w studiu, mów mi doktor. Przyszedłem, bo szukam domu do przenocowania. Jasne, doktorze. Mogę cię przenocować. Rozgość się. Chcesz coś zjeść? Oczywiście skorzystam. Noc była cudowna. Poznałam cię, doktorze, trochę. Cała przyjemność po mojej stronie. Witam, doktorze, znów się spotykamy. Witam, Jadwigo, miłego dnia. Dzięki, doktorze. Witam, doktorze, w naszej gazecie. Jadwiga przedstawiła nam pana. Cała przyjemność po mojej stronie. Przygotowujemy na dzisiaj materiał o statkach opozycjonistów politycznych. Dlaczego pani redaktor Człowiek jest kluczem do niebios bram. Człowieka serce i mózg to jeden wielki twardy dysk wielkiego komputera kwantowego o gigantycznej pojemności. Człowiek posiada jako jedyna istota informacje o całym wieloświecie, zapisana na dnie ludzkiego oka. Człowiek jest kluczem do wiedzy o wszystkim. Kim jest agent Parker? Pracuje u nas od niedawna i jest bardzo tajemniczą osobą. Agent Parker jest doktorem tak jak ja. Czyli jest kosmitką. Tutaj chodzi o was, o ludzi, i o ciebie, i o mnie. Agent Parker odkryła w jednej z sal szczelinę czasoprzestrzeni. To bardzo niebezpieczne. Musimy teraz trzymać się razem z agent Parker. Ona jest w stanie nam pomóc.